Plac Powstańców Warszawy powstaje już nowy, nawet trwa właśnie podlewanie nowej trawy, która się znajduje nad parkingiem podziemnym, który schodzi tutaj aż na poziom minus 4. Jak wygląda ta cała inwestycja wraz z przebudową ulic Mazowieckiej? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Wsąż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. I proszę bardzo, w tym miejscu mamy plac Pięciu Rogów, który oczywiście przecina ulicę Chmielną, o której mogliście zobaczyć film wczoraj. Ale w dzisiejszym filmie nie będę mówić o Chmielnej, tylko oczywiście o nowym placu Powstańców Warszawy, który w tym miejscu się pojawia. Pojawia się i jest trochę ograniczony, jeżeli chodzi o ruch samochodowy, również w większym zakresie w związku z kolejnymi pracami, które w tym miejscu są realizowane, ale pomijając to, oczywiście cały czas prace trwają przy budowie nowego parkingu podziemnego, który w tym miejscu schodzi aż na poziom minus 4. Natomiast w dzisiejszym materiale o samym parkingu nie będę mówić aż tak dużo jak w poprzednim filmie z tej inwestycji, gdzie weszliśmy sobie na sam parking, bo dzisiaj będę wam mówić o tym, co się dzieje głównie na górze. Ale zanim o tym, zetknijmy sobie, co tam się dzieje na ruinach Pałacu Saskiego. O! Ciekawostka. Zaczęły się pojawiać zadaszenie samych ruin. To dobra informacja po długim czasie. Chyba te wykopaliska to już są od ponad roku, tak mi się wydaje. A to w końcu jednak udało się przynajmniej w części to zakryć. Oczywiście przydało się to zakryć na całej długości, no ale chociaż tyle udało się zrealizować. Minus jest taki, że przez to ujęzdzona aż tak dużo nie widać, no ale mniejsza z tym. Z kolei w tym miejscu rozpoczęły się prace budowlane ZDM-u w ramach przebudowy ulicy Mazowieckiej. Nowa ulica Mazowiecka ma mieć dwa kierunki, w jedną i drugą stronę, nie ma być jednokierunkowa, ma być mieć też wyjazd z samej ulicy na drogę rowerową w tym miejscu na ulicy Świętokrzyskiej oraz w ramach tej inwestycji też będzie powstawać jeden nowy przystanek autobusowy dla autobusów jadących w kierunku placu Pięciu Rogów. Te wszystkie prace są aktualnie realizowane i mają się mniej więcej zakończyć w tym samym czasie, kiedy się zakończy budowa nowego parkingu podziemnego, który w tym miejscu również zrealizuje nowy układ drogowy nad samym parkingiem, bo w tym miejscu widzimy wjazd do parkingu, co oznacza, że sama ulica na górze placu będzie również dwukierunkowa w relacji ze Świętokrzyskiej w kierunku placu Pięciu Rogów. Dzięki czemu faktycznie plac się dosyć mocno zmieni. Układ drogowy z tego, że po środku jest plac, a po bokach jest same samochody, zmieni się teraz. Teraz droga będzie z boku, plac będzie na drugim boku. Tak mniej więcej to będzie poukładane. No i same prace budowlane w tym miejscu, jeżeli chodzi o cały parking podziemny, oddanie do użytku nowego placu, jak i również oddanie do użytku przejezdności, mają się zakończyć na przełomie 2024 i 2025 roku. W skrócie najprawdopodobniej styczeń, grudzień będziemy mogli zobaczyć, że już faktycznie parking działa, funkcjonuje i zobaczymy ponownie, jak tam wyglądają prace, właściwie jak wszystko już wygląda na dole. Także tak mniej więcej się prezentuje całość, natomiast co ważne, w ramach tej inwestycji powstaje właśnie również nowy plac Powstańców Warszawy, bo on się całkowicie zmienia względem tego, jak to wyglądało wcześniej. Oczywiście nie muszę wam mówić, chyba że będzie więcej drzew, ale może po kolei o wszystkim. Zerknijmy sobie z bliska, jak to tutaj wyglądają aktualnie te prace. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że kiedy rozpoczęły się pierwsze prace budowlane w tym miejscu, to zaczęły się od tego, żeby przesadzić wszystkie drzewa, które w tym miejscu się znajdowały, do innych miejsc na terenie całej Warszawy. Teraz w tym miejscu się pojawią oczywiście nowe drzewa na całej długości. W tym miejscu możemy zobaczyć wjazd do samego parkingu pod placem Powstańców Warszawy i tak jak powiedziałem, parking ma zjazd na poziomu minus 4. W tym miejscu widzimy zaplecze budowy i tutaj faktycznie jeszcze trochę prac jest realizowanych, jeżeli chodzi o wykończenie tej nawierzchni, jeżeli chodzi o docelową. Dalej widzimy duży już nowy element trawy. Tak, tam faktycznie już zadziałają nawet podlewaczki, a z kolei w tym miejscu widzimy nowy układ drogowy, który w tym miejscu się pojawia. Zwróćcie uwagę, jak tutaj jest nawierzchnia na samej drodze. Taka będzie na całym placu Powstańców Warszawy. I w tym miejscu możemy zobaczyć, że wjazd w ulicę Stanisława Moniuszki jest już po nowemu zrobiony. I tylko wyłącznie będzie wjazd właśnie w tą ulicę, bez możliwości pojechania dalej w kierunku placu. W skrócie będzie taki ślepy wyjazd z ulicy Świętokrzyskiej z wjazdem tylko i wyłącznie w tą jedną ulicę, objeżdżając całą siedzibę w tym miejscu TVP. Więc jakie tutaj możliwości? Znaczy w oddział. No to jest raczej oddział niż siedziba. Natomiast w ten sposób tutaj będzie to wszystko zrealizowane. Oczywiście na samym placu nie są przewidziane, czy jest żadne nowe miejsca parkingowe.
No bo założenie jest takie, że wszyscy będą parkować na dole w parkingu podziemnym, a nikt nie będzie parkować na górze. Dlatego też w tym miejscu mógł powstać duży, ładny, nowy teren zielony, który jak widzicie jest aktualnie podlewany. Nie przez podlewaczki automatyczne w tym miejscu, ale faktycznie przez zostawienie tutaj, żeby ta trawa już zaczęła kwitnąć w idealną porę roku, kiedy faktycznie to się może wszystko udać i zakończyć. A tu mamy drugie wejście, z kolei jeżeli chodzi o wejście do parkingu. Dwa wejścia będą, jedna i druga klatka schodowa, jedna będzie mieć również szyb windowy i z tego co pamiętam szyb windowy znajduje się w tym miejscu. Z kolei tutaj dalej możemy zobaczyć no taki ogólnie bałagan po placu budowy i po starej organizacji ruchu. Tutaj również będzie wszystko po nowem. Nie będzie tutaj dwóch jezdni, tak jak miało miejsce to wcześniej. Teraz będzie tutaj tylko i wyłącznie jedna jezdnia dwukierunkowa. Miejsce parkingowe wszystkie znikną i pojawi się tutaj nowa przestrzeń też miejska, jeżeli chodzi o przestrzeń dla pieszych. Żadnej drogi dowodowej w ramach tej inwestycji nowej nie ma tutaj realizowanej, więc nie łudźcie się, że powstanie tutaj jakaś nowa droga dowodowa. Po prostu ta droga będzie o uspokojonym ruchu, więc spokojnie towarzyści czy inne osoby, które jeżdżą na auto, będą mogły tędy jeździć. Na przykład tutaj widzimy już zakres tej nowej ulicy. Taki będzie bruk, znaczy taka kostka będzie zrealizowana na całej długości tej ulicy. Tu możemy zobaczyć z kolei tymczasowy przejazd i przejście dla pieszych na chodniku. Natomiast faktycznie chodnik oczywiście będzie w nowym zakresie z drogami prowadzącymi dla osób z niepełnosprawnościami, jak i również, co ważne, cała nawierzchnia nie będzie już asfaltowa, tylko właśnie będzie taka kamienna. W ten sposób to się tutaj wszystko zmieni, tak aby taki trochę bardziej uspokojony teren ruchu zrobić, podobnie jak ma to miejsce na ulicy Szpitalnej. Nie będzie tutaj dokładnie tak samo zrobione, jak to jest na placu Pięciu Rogów. Nie będzie takich dużych płyt betonowych. Będą takie bardziej elementy, jak są właśnie na ulicy Szpitalnej zrealizowane. Kto tam był, kto widział. I też na ujęciach możecie zobaczyć, no to mniej więcej tak to będzie zrealizowane. Z kolei w tym miejscu będzie wyjazd w kierunku Świętokrzyskich z samego parkingu. No i wyjazd już będzie faktycznie asfaltowy na dłuższym odcinku, już przed skrzyżowaniem, zdając życie, już raczej będzie zrealizowany asfalt. Tak to się mniej więcej prezentuje, patrząc również od tej perspektywy. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że inwestycja obok jest też realizowana, ale nie w ramach miasta, tylko w ramach NBP. Tak, przebudowa głównej siedziby Narodowego Banku Polskiego tutaj jest realizowana obok, więc nie mogłem sobie zerknąć na to przy okazji, jak tutaj już latam dronem. Więc jak widzicie, jedna z hal tutaj została całkowicie aktualnie rozebrana, dach się znika. I widziałem to krok po kroku, jak faktycznie postępuje, tylko teraz dopiero coś pokazałem z tych ujęć. Ale jak tutaj przyjeżdżam nagrywać tą inwestycję co dwa miesiące, to faktycznie też widziałem, że przy NBP trochę znika. Nie widziałem, że dach jest zmontowany i cała jedna hala, ale ta przebudowa wygląda dosyć gruntowną i dosyć dużą. Przynajmniej jeżeli chodzi o tą fasadę z przodu i ten wielki baner i ten plakat, który tam zawsze się pojawiał, zniknie i będzie nowy. To jest dobra informacja na pewno, jeżeli to Was interesuje. Może jakieś wyświetlacze by tam zamontowali? No, według mnie to byłoby dobre podejście. Z kolei tutaj, w tym miejscu, jak się przekręcimy, oczywiście mamy tą prestiżową miejscówkę, która w tym miejscu się znajduje. Nie będę ukrywać, że zawsze mnie interesuje, żeby tutaj może jakiś odcinek nagrać. Piękne widoki z masztem Polski i oczywiście bardzo ładne panorama na całą Warszawę i te wieżowce. No, a są miejscówki na siedzenie. Tymczasem to będą teraz tego materiału. Jeżeli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Kolejny film pojawi się w kolejnym miesiącu, bo to jest film z maja, więc kolejny film pojawi się, to są ujęcia z końca maja, więc kolejny film będzie jakoś w lipcu. No i tak co dwa miesiące będę Wam to oczywiście pokazywać do zakończenia całej inwestycji. Może mi się jeszcze uda wejść na plac budowy i Wam pokazać, jak wyglądają prace na dolnych poziomach, ale czy się to uda, tego nie wiem, natomiast faktycznie całkiem ładnie te prace tutaj wszystkie są realizowane. Jak zawsze również zachęcam Was do docenia Patronami i Wiznosza. Ostatnio był film o ulicy Chmielnej, a jutro będzie film o placu centralnym, więc jeżeli nie chcecie go przekapić, jak powiedziałem wcześniej, kliknijcie również ten dziwny dzwoneczek. No i co ja mogę powiedzieć? Nowe centrum Warszawy całkiem ładnie się zmienia. Pytanie, tutaj kolejne inwestycje rozpoczną się z pracą. Wiadomo, że ulice Złota i Zgoda niedługo się rozpoczną, ale to dopiero raczej po wakacjach. A przynajmniej takie mam informacje. Więcej w filmie z Placu Centralnego. Do zobaczenia. Cześć!